Jeden z najlepszych razy miałem dzisiaj tak, że wypiłem herbatę i jak wracałem do domu, się zatrzymałem, bo myślałem, że się pożygam. Miałem odruch wymiotny, ale się nie pożygałem. Jesteśmy gotowi. Możemy lecieć z bohaterami drugiego panelu. A Sandra tak nic nie pomoże dla widza. Nic. Pierwszym z nich będzie... Marcin! El Testostero! Dobre cyfry. A jego przeciwnikiem będzie... Paweł! A, to dobrze. Prezes Fen Jóźwia! Czyli jednak przeszedł ten pomysł, tak jak mówiłem. Nie wiem, kurwa... Walka... Nie wiem, walka dwóch, kurwa, chujmy na takich ocenić. Mówiłem, tak? Powiedział czy nie powiedział? Kolejnym wojownikiem będzie. Natomiast większe tutaj zamieszanie zrobił nasz stary wywiad, Dawid, ponieważ ty w wywiadzie powiedziałeś, że nie zrobisz takiego pojedynku z tego względu, że nie chcesz w jakiś sposób sprawić przykrości Denisowi, bo jakby to wyglądało, gdyby ojciec 46-letni pokonał największego wroga swojego syna, a mimo to siedzisz tutaj i chciałem, żebyś wytłumaczył widzom, jak to się stało, że jednak zmieniłeś decyzję. No co mam powiedzieć? No tak mówiłem, no ale jak to się mówi, nie tylko kobieta zmienną jest. Okej, okay, a co się zmieniło w twoim przypadku? No co, zadzwonili, męczyli. Nie, w końcu uległem. Dosłownie. Okej, okay, a taki główny powód tego męczenia, to znaczy co się działo w tym męczeniu, że jednak stwierdziłeś, dobra, czy przegadałeś to z Denisem, że jednak nie będzie smutny, jeżeli byś wygrał z Dombiego? Jeszcze karmel jest dobry. Nie, tak jak rozmawiałem z Denisem wcześniej dużo na ten temat, to mówił, że ja pochopnie oceniam to, że on byłby smutny, on nie byłby smutny, także... Jeden słowem, na pewno by się cieszył, no kurwa. A twój tata osiągnął coś, czego to by się nie udało? Straciła ostatnią taką walkę topową, więc troszkę powiedz, że wpłynęło to na mnie i troszkę się poczułem, jak rozmawiałem z właścicielem Halika, że dzwonił do mnie i mnie prosił o tą walkę, więc... No tak, myśleli coś zrobić. Mi się mega podoba ta walka. Zaproponowali odpowiednią kwotę do tego synuś, jak się dowiedział. Powiedział mamusi, no to stary dostanie w pierdol, więc to mnie zmotywowało dodatkowo, więc jestem. Denis w pierwszym rzędzie się śmieje. Może tego konfliktu, który wcześniej był z Denisem, jakby z perspektywy tego, że jesteś ojcem Denisa, na pewno cię ułatwi. Powinien być ojciec, Denis i drugi cały Denis. Doping, który będzie... Że Załęcki, Labryga i ten, żeby się kurwa w trójkę tam lecieli, nie? No, jeżeli chodzi o ludzi, to pewnie ludzie tak sobie myślą. Jeżeli chodzi o mnie, ja troszkę inaczej podchodzę ogólnie do walki. Czy jesteś człowiekiem, który czerpie siłę z nienawiści, że tak powiem? Nie, nie. Nienawiść ogólnie w moim życiu jest też czasami duża, ale nie podchodzę tak do walki, nie? Może się w porywie chwili, jakbym się odpalił impulsywnie gdzieś na ulicy, to jest inaczej, ale jeżeli chodzi tutaj, to ja zostawiam wszystko z tyłu i wychodzę sobie po prostu się bić i tyle. Nie wpływa to na mnie. To jest po prostu jako sportowe wyzwanie. Ja wolę iść z czystą głową, niż sobie orać głowę jakąś nienawiścią czy coś. Idę na spokój, ile będę w stanie, tyle zrobię. Wiadomo, przeciwnik jest wymagający mega, ale no nie boję się, idę, robię co potrafię. Do tego, co wy wobec siebie czujecie, co wy siebie macie, jeszcze przejdziemy. Natomiast mamy tutaj wielki rewanż, bo niedawno odbyła się wasza walka. No ten koło Denisa to gleba, dobrze mówię, nie? Co się stało? Chyba pieniądze finiszą na Neumana. Walczę z tobą. Trafić kurwa takim ciosem, nie wiadomo, czy to było machnięcie ręki. To był niewidoczny cios. Ale poczekaj, poczekaj. Niewidzialny tak zwany. Poczekaj, jest coś takiego, że... Ja uważam, ty powinieneś grać w totolotka, chłopie. No kurwa, takie szczęście, to trzeba naprawdę mieć. I teraz ja się bardzo cieszę, no, że Marek stanął na wysokości zadania i zorganizował ciebie jako rywala. Wszedłeś poza kolejnością, ale wiesz dlaczego wszedłeś poza kolejnością? Dziękuję włodarzom, bo się naprawdę postarali, żeby mnie tutaj przyciągnąć. Wiesz dlaczego wszedłeś poza kolejnością, czy nie? No właśnie oświeć, bo byłem bardzo zdziwiony, nie? Bo mogłeś być wielkim zawodnikiem, wielkim mistrzem, mogłeś być królem, wygrałeś z Neumanem, mogłeś chodzić na każdą dyskotekę szeroko. To ty kurwa poszedłeś, kurwa walczyć z Bąblem, narobiłeś takiego gnoju tam kurwa z tym Bąblem, że... Ja po prostu zostałem bez wyjścia, no bo tak. Marcin, biorę to na klatę. Ale to nie był mój wieczór, spierdoliłem to. Mogli ściągnąć Boxdela do Heiliga na tą walkę. Chodzi o to, że tak, ani ty, ani Bąbel nie potrafisz. 3 miliony pay-per-view. A wyszło na to, że ty zlałeś... Ja się chociaż chciałem, a Bąbel chciał się przytulać. A wyszło na to, że Bąbel, który kurwa nie umie nic,
wygrał z tobą, chodzi, paraduje, mówi, że wygrał z tobą, to wygrał też z Najmanem, wywołuje mnie gdzieś do walki, w skaucie. Poczekaj, daj mi dokończyć, daj mi się rozwinąć i słuchaj. Spoko. I teraz jest tak, polazłeś tam, gdzie nie dość, że na tych konferencjach, tam brakowało tylko, żeby jakiś szambowóz przywieźli, kurwa, i polewali cię tym szambem, kurwa. Czy ty nie wiedziałeś, z czym to się wiąże, że tam idziesz? Wiedziałem, Marcinie, to Paweł, darmo tego nie robiłem. Następna rzecz. Dlaczego się godziłeś, kurwa, na tą klatkę? No to był mój największy błąd. Chodziłeś na matematykę? No chodziłem. No to policz sobie, kurwa, te kąty i ci wyjdzie, że do tej klatki się zmieści tylko bąbel, kurwa. Teraz to wiem, ale wtedy nie wiedziałem. Ale ty jako nie mogłeś zadzwonić mi, Ozzy, teraz się mądrzysz, trzeba wcześniej dzwonić. Paweł, wepchnęli cię do tej klatki, kurwa, tam już nie było miejsca. W ogóle. Tym brzuchem cię, kurwa, przygniótł, śledzione zmiażdżył, kurwa. Ten sędzia cię potem pyta, walczy, nie walczy. Ten oczy ma tu, bo tu wiecie, podtlenu nie ma, nie wie o czym gada, nie wie co gada. Facet cię zniszczył brzuchem, po prostu cię zmiażdżył ci w narządy, kurwa. To taka prawda, niestety. Robiłeś w ogóle USG takich narządów? Jeszcze nie, ale wybieram się. Ja bym prosił, żeby to też było dopilnowane. I teraz powiem ci tak, jeszcze jedna rzecz. Ta ich klateczka, czy tobie czegoś to nie przypomina? Nie przypomina ci. Trochę kurnik. Kurwa, właśnie to chciałem ci powiedzieć, kurnik, rozumiesz? On cię na swoje pole zwabił, do kurnika. Bombę, ale dałem kogut, się ograć, kury, dałem się przecież on tam strasznie. Siedzi cały czas, kurwa, no. Dałem się ograć, ale do ciebie mam żal, oto jestem zły, nie ukrywam. Wiesz, że się lubimy i tak dalej. Powinieneś jako mój były rywal zadzwonić mi ostrzec normalnie. Paweł, nie pchaj się do kurnika, bo tam nie będzie miejsca, żeby się Paweł, bić. Paweł, mikrofon bliżej. Tam nie będzie miejsca, żeby się bić. Teraz mądry Polak poszedł. Czemu mi tego nie ostrzegłem, przyznaję, nie ostrzegłem. No. Natomiast ja teraz urażony, to urażony które narobiliście, muszę posprzątać, kurwa, bo teraz bąbel chodzi, kurwa, wybujały. Jemu ktoś w końcu pierdolnik krzywdę zrobi, bo bąbel uważa, że się umie bić, bo zgniótł brzuchem już wiaka, kurwa. No i to jest naprawdę kłopot. No. Także mam co robić. Bardzo dlatego Malik dziękuję, że doprowadziłeś do tego rewanżu, bo tak naprawdę uratujemy kilka spraw. No przede wszystkim uratujemy to, że będę w końcu mógł spokojnie spać, bo ja od tamtej walki naprawdę no spać pójdziesz bardzo szybko, bo w pierwszej rundzie znowu cię uśpię. Taki jest mój plan. Bliżej mikrofon, słuchajcie, bliżej mikrofon. Pójdziesz spać, Marcinie, tak samo jak tam poszedłeś spać, teraz też będziesz spał. A druga sprawa jest taka, idę czekać na Twitter Bąbela. Tak naprawdę Bąbla, bo Bąbel po tym, jak szybko znokautuje Jóźwiaka, dopiero zrozumie dwa dni później, bo on 18 się zapowiedział, że przyjeżdża do mnie na siłowni się napierniczać, więc ja 18 pierwszy wolny termin tam przyjmuję Bąbla i dopiero po 18 wszystko wróci na swoje tory. Poczekaj, na walkę z Bąblem to sobie przełóż na inny termin, bo po walce ze mną to nie będziesz w stanie się bić 20, to ci gwarantuję. No Bąbel to też tak mówi. Wygrałem z tobą najszybciej z wszystkich w historii, zajęło mi to zaledwie 20 sekund i mam tutaj pytanie do Federacji Włodarzy, szczególnie do Malika. Czy Federacja Hajlik ma przygotowany dla mnie jakikolwiek bonus, jeśli pokonam ten rekord swój i rozwalę go szybciej niż 20 sekund? To może być symboliczne, tylko powiedzcie, czy jesteście do tego gotowi. Jak pokonam rekord, szybciej go rozwalę niż ostatnio, czy dostanę jakieś tipy, Malik? Możemy to rozpatrzeć i zobaczyć. Ja ci powiem tak, dostaniesz, może najlepiej widzowie o tym zadecydują, tak będzie chyba najbardziej... To ja mam jedną propozycję. Czapkę Malika. Tak, nie, ja mam lepszy pomysł. Jak wygrasz szybciej, dostaniesz książkę Ojciec Chrzestny Polskich Freak Fighter. Ale jako pierwszy chcę dostać. Dedykacją. Dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż o godzinie 20 na stronie marcinajman.pl. Także możecie kupić w przedsprzedaży, jest taniej. I Paweł, jak wygrasz szybciej, masz taką książkę. Gratis. Nie ma chyba na nagło. Trzymam cię za słowo. Tak jest. Marcin zawsze najlepszy marketingowiec. Proszę. Ale posłuchajcie, Marcin, teraz na spokojnie, emocje opadły. Poszukajcie wszyscy w tym pozytywów. Zobacz. Stronę się wyjebała. Powinniście hajs płacić i to nie. Odchudziłem najpierw Bąbla, zobacz jak wygląda. Schód, zgadza się? Przestań. Poczekaj, schód, ale obiektywnie. No schód ze 150 na 140, kurwa. Czy Michał schód do walki ze mną? A teraz popatrz Marcin sam na siebie. Schudłeś? Kurwa, dla Jóźwiaka powinna być jakaś premia. Jóźwiak odchudza wszystkich swoich rywali. No, jesteś na uwaga, przecenę na 5 zł. Po walce stawiasz browara za te zrzucone kilogramy. Za to, że się w końcu zmobilizowałem do pracy, by zatrzeć to fatalne dla mnie spotkanie ostatnie z tobą, faktycznie muszę przyznać rację i naprawdę wziąłem się do pracy. Ze mną spotkania w klatce nie są miłe. Paweł, poczekajmy chwilę. Marcin, masz 44 lata, zacząłeś mieć pierwszą walkę zawodową w 2001 roku. Od którego roku trenujesz? Od 96. Czyli od 96. Dopiero Paweł, ile lat trenujesz?
Wiesz co, trenuję 2 lata niespełna jakoś tak, nie? Bo tutaj nie zgadza mi się to właśnie liczbowo, że... Myślałem, że tylko ja czas zmarnuję na tym. Jak ty podchodzisz do tej walki, jak ty się przygotowujesz do tej walki mentalnie, bo rzeczywiście ciąży to nad tobą bardzo mocno, ta poprzednia porażka. Musisz udowodnić coś sobie, musisz udowodnić coś światu, bo jednak, wiesz, ty już od paru lat powtarzasz, że ty już na tym etapie oczywiście nie jesteś zawodowym zawodnikiem, to jest zabawa, to jest rekreacja, to są friki. No ale mimo tego, że jest to zabawa, to z Pawłem nie powinienem przegrywać, prawda? Dokładnie tak. No i to jest właśnie to, dlaczego naprawdę się teraz wziąłem za robotę, by móc to wszystko jakby naprawić, by móc się po prostu zrewanżować, no i przede wszystkim posprzątać to gówno całe, co pozostało po tej ostatniej walce, tej, nie wiem, czy to walce przepychance, kurwa, brzuchami, nie wiem, co to było. Posłuchaj mnie, ja tam brzuchem się nie przepychałem, ja chciałem się napierdalać, to bomber chciał się przytulać, od razu mógł mi powiedzieć, że nie bijemy się w MMA, tylko sumo, to mógł by było... ci powiedzieć, to że się bijecie w kurniku, kurwa, to byś zrozumiał wtedy, rozumiesz, no że tak, to nie jest miejsce dla ciebie. To też, nie? Chciałem cię zapytać, ile dla ciebie waży to starcie, bo naprzeciwko ciebie siedzi Denis, zawsze jak jesteście blisko siebie, to coś się dzieje, a tu nagle możesz pokonać jego ojca i tak naprawdę mieć na rozkładzie, w cudzysłowie, 2 Załęckich. Tak, i co w związku z tym? Walka jak walka. Tutaj nie mamy z ojcem Denisa, nie mamy napięku, nie mamy złej krwi między sobą, przynajmniej tak mi się wydaje, to, że jakaś tam niechęć jest, ale to nie jest zła krew. To jest inna... Nie kwalifikuje się pod Znaczy się, nie jesteśmy kolegami, prawdopodobnie nie będziemy, możemy się szanować, ale ręki nie musimy sobie podawać, nie? No, ja też rozumiem podejście Dawida, to stoi murem za swoim synem, to jest normalne, nie trzeba, tak jak można powiedzmy tutaj spolaryzować Denisa, że tylko powiedzmy środowisku, półświatku, że policja to zło i tak dalej, że jeden drugiego sprzedaje, że to konfitura i tak dalej. Jeżeli my w relacji takiej koleżeńskiej, jeden drugiego szuka, jeden drugiego powiedzmy w cudzysłowie sprzeda gdzieś dalej, niekoniecznie na organy ścigania, to też dla niego jest zwykłą kurwą i frajerem, nie? No to tak wszystko się tylko zazębia i powiedzmy polaryzuje na jakieś tam środowisko. Aczkolwiek tutaj... Powtórzę się, między nami nie ma super złej krwi, bo nie miała kiedy się nawet wytworzyć. I to po prostu takie tylko... Czy ta zła krew jest? Bo tutaj Don Diego twierdzi, że nie, a ty? Jak uważasz? Kurwa, nie wiem, co mam powiedzieć. Wiesz co? Problem jest taki, że zawsze, kiedy się z tobą rozmawia, czuć to, co ty chcesz przekazać. Natomiast skoro mamy już tutaj ciebie, Diego, to chciałem cię zapytać. Ty jesteś dużo młodszy, o ponad dekadę od wszystkich tutaj panów. Tak jak wspominałem, Marcin ma rocznikowo 44 lata, Dawid 46, Paweł 49. Za miesiąc. Rocznikowo. Nie postarzaj się mojego rywala. Dlatego chciałem cię zapytać, jakbyś mógł nam tutaj panów sklasyfikować po kolei. Kto według ciebie z tej trójki, podobnej do siebie wiekiem, jest najlepszy? To najsłabszy. Sportowo, tak? Jakbyś miał walczyć z każdym z nich, to najlepiej z nich radzi sobie? O kurczę, no to wiadomo, że zaczniemy od Crazy'ego. Widzieliśmy go w akcji, widzieliśmy jak się porusza i jak walczy, więc może nie jest to jakaś super duża namiastka, ale wydaje mi się, że Crazy. A w drugiej kolejności postawię tutaj ikonę polskich freak fightów, czyli Marcina i Pawła. W sumie też ze względu na brak doświadczenia też postawiłem tu Pawła na sam koniec, bo... Ale raz już wygrałem z Marcinem. Tak, to się zgadza. Z Marcinem wygrałeś. To się zdarza. Aczkolwiek też określę to powiedzmy takim zdaniem, że nieraz w sporcie jest tak, że przez całą walkę wygrywa lepszy zawodnik, ale ten drugi po prostu... Ale on jej nigdy nie wygrywał. Ma czasem to coś albo szczęście i suma summarum wygrywa tą walkę. No tam przykład nawet tej walki Ferrariego z Łaszczykiem. I był lepszym zawodnikiem, ale to Łaszczyk wygrał, nie? I tak samo jest tutaj w sporcie. I tak samo tutaj w konfrontacji właśnie Marcina i Pawła. Dlatego Paweł wygrał, ale uważam, że Marcin jest lepszym sportowcem. Nie mów takich rzeczy przy Marcinie, bo za bardzo nie, w siebie uwierzy. Ja, wiesz co, powiedział tak naprawdę bardzo mądrą rzecz, natomiast ja staram się bardzo pokornie do tego podchodzić, bo tak no, jak... No tego stale to sklepał 50 lat temu, 44 lata prawie. W tym wieku to już nie jest takie proste uprawianie sportu walki. I coś ci powiem, Paweł. Życzę ci, żebyś na koniec, ja wiem, że to zabrzmi trochę tak patetycznie, ale życzę ci, żebyś na sam koniec tej swojej zabawy i przygody miał jednak takich kibiców jak ja, bo powiem ci, że to jest niesamowite, że poległem w fatalnym stylu. Ale słuchaj. Ale takich kibiców jak ja mam od jakiegoś czasu, to,
to po prostu można sobie tylko pomarzyć. Co by nie mówić, to moją przygodę na... Do mikrofonu. Co by nie mówić, to moją przygodę w świecie sportu walki taką w klatce, tak? Bo jako promotor to już jestem w tym wszystkim dekadę, to zacząłem dzięki tobie, bo tak naprawdę ty mnie stworzyłeś, ty mnie wezwałeś, ty mnie zmotywowałeś. No nie ciebie jednego. I tak dalej, no. Także ja ci za to jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że się tym odwdzięczyłem, bo nie jestem taki, że raz z tobą wygrałem i będę teraz się woził do końca życia, że jestem twoim pogromcą. Obiecałem ci ten rewanż. Wyszło to szybciej niż zakładaliśmy obaj, też się tego nie spodziewałeś, ale słowa dotrzymałem. Podszedłeś do tego honorowo, za 3 tygodnie mamy rewanż, ja mam szansę zatrzeć to złe wrażenie. Natomiast w tym miejscu chciałem wam, kibicom, bardzo podziękować, bo tak jak tutaj widzieliśmy się dzisiaj jeszcze przed konferencją, tak również na Instagramie dostaję od was mnóstwo wiadomości. Ja to czytam, ja to dostrzegam. Jest mi bardzo miło, że pomimo tak fatalnej dla mnie ostatniej walki, wy jakby jesteście ze mną i w ogóle nie robi to dla was jakiegoś tam problemu. Tak samo jest w życiu. Mam takich fajnych przyjaciół. Michał, Szymon, Mała Sycylia, Jacek, Sławek, jest tutaj ze mną Mike. To jest tak fajne mieć takich ludzi wokół siebie, że nieważne, czy wygrywasz, czy przegrywasz, schodzisz do szatni i wiesz, że masz przyjaciół. Życzę ci tego, żeby na koniec tej twojej zabawy, przygody ze sportami walki, żebyś takich ludzi miał koło siebie. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. A teraz, żeby nie było zbyt słodko, muszę ci trochę podokuczać. Marcin, z tego co wiem, twoją bazą taką, jak przyjeżdżasz do Warszawy, zawsze jest hotel Marriott, zgadza się? To jest twoja baza, tak. Kultowe miejsce. Tak. Jak ty mogłeś do tego dopuścić? Ostatnio w Polsce był Joe Biden. Joe Biden, którego krytykowałeś za to, że został w nieuczciwy sposób wybrany czy coś, jak to jest możliwe, że on cię wyrzucił z twojej bazy, że tam rezydował Joe, a że ciebie tam nie było? No. Nikt mnie nie... W ogóle się nie wypowiedziałeś na ten temat. Obserwowałem to, mówię, kiedy ten Martin coś zacznie mówić o Joe, a nie dość, że Joe go wyrzucił z jego kultowego miejsca, z jego bazy, to Martin milczy, mówię, z warszawskiej bazy, coś tu nie gra. Nie ma tam Martina. Nie, to nie tak. To jak doskonale wiecie, to nie tak, jak była pani wiceprezydent Kamala Harris, niemal cały dzień miałem spotkania w Mariocie. Poczekaj, daj mi powiedzieć. I nikt nie robił wtedy z tego problemu. Nawet Secret Service, że miałem spotkania na w lobby bar. Natomiast powiem ci tak. O politykę nie w ogóle jakby zahaczać, ale bardzo się moje zdanie zmieniło. Zresztą tak jak tutaj powiedział Dawid, no zdanie się po prostu czasem w życiu zmienia. No. Joe już nie jest u ciebie pod kreską. Nie, Joe Biden pokazał, okay, Joe, po tym jak zaczął wspierać Ukrainę, że to jest niesamowicie wielki gość z wielkim charakterem i to, że się tam czasem potyka na tych schodkach, to nic nie zmienia. Zrobił wielką rzecz dla Ukrainy, dzięki temu Ukraina się broni, dzięki temu Ukraina walczy i moje nastawienie do niego zmieniło się diametralnie. Ile Joe, a ile i po prostu terminy nam się nie zgrały. Ja tak pewnie wtedy bym w Mariocie również był. No. Dobrze, ale panowie, zostawmy politykę na konferencje polityczne, a wróćmy do tego, co ludzie chcą zobaczyć. Ludzie chcą zobaczyć, jak dajecie sobie po mordzie. No i ludzie chcą zobaczyć przede wszystkim, żeby ta walka potrwała dłużej niż te 20 sekund. I moje pytanie to jest pytanie do obu panów. Czy będziecie gotowi na to zarówno kondycyjnie, charakterowo? Super pytanie. Znaczy ja nie mogę obiecać, nie, że mi to zabrak tych charakterów, nie mam dłużej niż 20 sekund, bo ja mam zamiar odpłacić pięknym za nadobne i mam nadzieję szybko Pawła znokautować. Ja też nie mogę obiecać, bo ja liczę na premię od Malika. W najgorszym przypadku chociaż na tą książkę z podpisem. Jak w najgorszym przypadku, ty powinieneś przede wszystkim liczyć na tą książkę, najlepsze, gdzie się dowiesz, jak te freakfighty w Polsce powstawały. Jak powstał pierwszy freakfight w Polsce, walka Najman Pudzianowski na KSW 12. Paweł, to jest kopalnia wiedzy, ja taka książka. Ja przeczytam tą książkę z zapartym tchem, z czystą przyjemnością. Ja nawet uważam, że ty będziesz pisał swoją książkę, ponieważ widownia tego jeszcze najprawdopodobniej nie wie, ale zanim zaczęła się konferencja, Paweł rzucił się z rękami na Marcina Dubiela. I tutaj mieliśmy spinę, były popchnięcia, ochrona musiała ich rozdzielać. Jak to się stało, że doszedłeś do konfliktu z ponad 20 lat młodszym rywalem? Słuchaj, bo ja jestem ze starej gwardii, ja nie jestem jakiś influencer czy coś, ktoś mi będzie dupę obrabiał publicznie, w social mediach i tak dalej, cisnął mi spod klatki, a jak mnie będzie widział, to będzie podchodził do mnie jak gdyby nigdy nic i się ze mną całował. Ja jestem tak wychowany i tyle. On sobie poszedł normalnie do mnie z ręką, ja mu ręki nie podam za coś takiego, jest u mnie jako skończony. Trenowaliśmy w jednym klubie, szanowaliśmy się, myślałem, że to jest kolega. Zachował się jak się zachował, dlatego mało mnie przerąbane. Czekaj, uporządkujmy. Podszedł do ciebie, chciał ci podać rękę i go popchnąłeś? Nie, no nie podałem po prostu ręki i powiedziałem, co o nim myślę, a potem spotkaliśmy się koło Marcina i też tam do mnie zaczął coś tam wygadywać.
I? Jak zwykle byłem w centrum wydarzeń, no kurwa, jak prawdziwy ojciec chrzesty polskich freakfightów. I wierzcie mi, że ja taką walkę widzę. Ja taką walkę widzę po tym, jak już Paweł się otrząśnie po nokaucie na najbliższej walce. To myślę, że Marcin Dubiel to będzie dobrze, dobre rozwiązanie. Dobrze, Marcin, że za marzenia nie karają. Ale ostatnio tak samo marzyłeś przed walką na Wotorę, także ja się nie dziwię. Ale ostatnio ważyłem 121, a ja dzisiaj już ważę 118. To jest właśnie ta różnica, którą dostrzeżesz w oktagonie. Dobra, spokojnie, ty, Marcin, a jaka długa jest kolejka do ciebie? Może ja bym się zapisał. Dawid, cholera, ja cię mogę tam generalnie gdzieś tam po znajomości przesunąć, ja ale, to i tak najmniej rok, najmniej o, rok. O kurwa. Dobra, ale to... Dawid, ja z góry mówię, że ja z tobą nie chcę się bić, bo dla mnie jesteś za dobry. Dawid. A kto rozpierdolił zero-jedynkowo Dubiela? Nie wypełniałem ci wieku, bo ja też mam swoje lata. Natomiast jeżeli... No mało lat jesteś do mnie. No, ciut młodszy. Natomiast jeżeli faktycznie wygram w błyskotliwy sposób i taki przekonujący, no bo taka ta walka wtedy będzie miała sens. Teraz ja poczekaj, Paweł, nie się w gips. Paweł, posłuchaj Paweł, kolegi ty starszego. Już kurwa gnoju narobiłeś tę bombę. Alberto wygrał, ale nie rozpierdolił. Próbuję to odkręcić. Ty mnie odkręcić. Próbuję to... Nie pakuj się w gips, po co? Paweł, próbuję to odkręcić, kurwa. Coś żeście tam z tym bomblem narobili. Daj spokój. Daj mi spłynąć. Więc Dawid, jeżeli wygram błyskotliwie i przekonująco, jestem gotowy oczywiście na taką walkę w 100% sportową z największym szacunkiem do tego, co prezentujesz. No i Dawid Załęski to będą zabił też. Zobaczę polskich freakfightów. No, ojcem czesnym. Natomiast troszkę... Teraz tak. Daj spokój bomblowi już. Teraz tak. Mówisz, Mateusz, znowu o dwóch różnych rzeczach, bo mówisz o MMA. Nie wiem, miałeś okazję ostatnio słuchać takiej wypowiedzi, gdzie... poproszono mnie o skomentowanie słów wiceministra sportu, który chciał zakazać walk MMA w Polsce. Miałeś okazję to posłuchać? Nie wiem, o co chodzi. Wiecie, jaki jest problem, kurwa, że przyszedł wiceminister sportu i zaczął mówić, że MMA to nie jest sport, kurwa. I ja mam takie pytanie. Co on, kurwa, robi na tym stanowisku? Wiem, że jest bardzo duża różnica między boksem a MMA i że MMA to nie jest tak niebezpieczny sport jak boks. Powiem ci więcej. To jest dużo bezpieczniejszy sport. Może 30% ciosów ląduje na głowie. Tak, mówił, że to hazard. W kickboxing, w MMA, niż w boksie. Dokładnie, więc a ty mówisz teraz, dajesz mi przykłady zawodników MMA. MMA jest dużo zdrowsze, naprawdę dużo zdrowsze, ale jeszcze co ważne, słuchajcie, dużo skuteczniejsze. I to tutaj popieram te słowa Mirka Okińskiego, które kiedyś ich nie rozumiałem. Żaden bokser ich nie rozumie, dopóki nie wyjdzie do walki MMA. To pamiętacie, jak się niedawno ten Leszczyk walczył gdzieś tam? Kurwa, jak się cieszył. Sport wygrał. No 5, 3, 7, 8 sekund brakło, Ferrari by wygrał. No i z czego oni się cieszą? No, sport wygrał. No. No właśnie na tym polega sport, nie? Że Łaszczyk był gorszym zawodnikiem, ale wygrał. Okej. Okay. Natomiast myślę, że ta... To tak jak Barcelona kiedyś z Celticiem ja myślę, że... wygrała. Jeżeli Celtic miał 5% posiadania piłki i wygrał. To Łaszczyk po prostu powinien wygrać bardzo, bardzo zdecydowanie, a przegrywał do Vivatu chyba 4 punktami w tamtym momencie. Tak, tam było liczenie chyba... O to mi chodzi. Kurwa, ja z bokserem 20 kg. Nie wygrał, walka trwa do ostatniego gongu. I no to jest piękne to właśnie MMA, że możesz przegrywać 3 rundy, a w ostatniej sekundzie uderzysz, znokautujesz i wygrywasz. To jest piękne. To tylko teoria. Ja salę tak napierdalałem jest, z góry jeżeli... w pełnym dosiadzie i podchodzi mi sędzia, przepraszam, trzeba zejść. To jest tylko teoria, rozumiesz? Ale to było wypaczenie sędziowskie, tam był błąd. To było oszustwo sędziowskie. Panowie, między wami wiadomo, że jest jakieś zarzewie konfliktu. Ludzie chcą zobaczyć emocje, ludzie chcą zobaczyć to, co się będzie działo w tych pojedynkach. Panie i panowie, w dwa face to face, najpierw Dawid Crazy Załęcki kontra Mateusz Don Diego Kubiszyn. Przypominam, to jeden z 9 pojedynków, które będziecie mogli zobaczyć 18 marca. Czyli się nie będę katowicki mówić. Spodek, legendarny katowicki Spodek będzie areną tych zmagań. Pierwszy raz w historii. Don Diego, Dawid Załęcki. Najlepsze jest to, że po Crazy totalnie tak po jego twarzy nic nie wiesz, nie? Nie do końca. A ma taki wzrok takiego killera zwykłego, nie? Te same oczy. No. Kurmi się trochę chyba. Nie wiadomo, nic nie wiadomo, stary. Z jednej strony czuć emocje, panowie, pozycja bokserska, boxing position. Don Diego, Dawid Załęcki. No, zimne takie spojrzenie.
Dziękujemy bardzo, panowie. I teraz Paweł Jóźwiak, Marcin Najma. Myślałem, że się będą bili czy coś. Naprawdę? Chodź, przypomnisz sobie, jak wyglądają eleganckie, sportowe face-to-face'y. Bez tego całego pierdolenia głupot. Ojciec chrzestny i profesor polskich freak fightów, Marcin Najman, pokazuje, jak to powinno wyglądać. Paweł Jóźwiak, Marcin Najman, niezwykle wyczekiwany rewanż. Geniowe trochę. Ale parę słów możecie sobie powiedzieć, panowie. Myślę, że dobre pieniądze tu można wygrać. 2,70. Wrażenie. To jeszcze nie jest forma końcowa. Za 3 tygodnie będzie jeszcze lepiej. Ale ty też widzę. Nie próżnowałbym. Panie i panowie, w tym momencie zapraszamy, bo już jutro nastąpi premiera. Tylko bardzo do przodu. A, jeszcze panowie, pozycja bokserska. Pozycja bokserska na sam koniec, a pan Pawłowski zapowiada. Tak, tak, tak. Panowie się tutaj w tym momencie, panowie tutaj pozują, a już za chwileczkę zobaczycie fragment wywiadu, podcastu, który żurnalista przeprowadził z Marcinem Najmanem. Już jutro premiera, więc śledźcie Spotify, oglądajcie, zobaczcie, co ciekawego się tutaj jutro wydarzy. Stawiaj nitro na tacy Denisa. Ale są takie plotki, że jesteś... Ja nie współpracuję z Fortuną. To tylko plotki. Znaczy, ja się tak domyślałem, ale chciałem to zweryfikować osobiście. Tak trochę mnie zabił ten żurnalista, bo on nie najgorsze te wywiady robi. Niektóre jak ten... Najbardziej, mam nadzieję, że masz pozwolenie. Myślę, że tutaj nie będziesz strzelał. Nigdy w życiu nikogo nie straszyłem bronią, to jest bzdura. Nie powtarzaj takich bzdur. Ja jestem ciekawy w takim wypadku. Nie powtarzaj takich bzdur, bo ciebie też pozwę. Czekaj, a powiedz mi, a po co miałeś atrapę broni w domu? Ty, no a po co masz piłkę w domu?